Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy znowu w Dolinie Niezbędni. Ostatnio Wam pokazałem krótki filmik o samej rzece, tam z paroma ujęciami rzeki. Obecnie idę doliną rzeki po stronie miejscowości Nędzerzew. Niestety parę rzeczy mnie wkurzyło już na dzień dobry. Jest to strefa Natura 2000 i co mnie wkurzyło? Wkurzyło mnie to, że są ingerencje ludzkie w tym miejscu. Po prostu są kopane dziury dość dużej wielkości. Przypuszczam, że to przez offroadowców jest zrobione. Niestety takiego czegoś nie pochwalam. Zobaczcie, rzeka Svennia. Zeszliśmy na jej sam brzeg. W zeszłym tygodniu byliśmy na tamtej stronie. Na tamtej stronie zamieściłem krótki filmik. To jest o wiele ciekawiej, powiem szczerze, na stronie miejscowości Nędzerzewa. Zobaczcie. Nie wiem, czy widać. To jest Pradolina Svennia właśnie. Idziemy dalej. Też wracając do tematu offroadowców, no niestety nie będzie to pochwalane przeze mnie, takie niszczenie. Zwłaszcza, że jeśli chcę, lubię offroad, nic nie mam przeciwko, ale jak jest w miarę normalnie wykonywany, bez mocnych ingerencji w przyrodę. Jeśli chcecie, pamiętajcie, uprawiając offroad, pamiętajcie jedną rzecz. Jeśli chcecie, możecie jechać gdzieś na jakieś opuszczone glinianki. Jeśli to warunki pozwalają na to, tam trochę poupalać, a nie niszczyć przyrody. Patrzcie, jesteśmy właśnie nad Doliną Svennia. Może na końcu materiału zamieszczę zdjęcia ingerencji właśnie w to miejsce, co mnie tak wkurzyło właśnie. Wchodzimy wyżej. Mam nadzieję, że nie zjadę na Dubsku niżej. Patrzcie, to jest jeden widok właśnie z górki.